przygotowuję czebureki. Rozwałkowałam ciasto. Z ciasta wykrajam solidną porcję, duże kółko. Może być wykrojone od salaterki, jakieś miseczki. Mamy takie wielkie kółko. Na kółko kładziemy farsz. Jaki? Wieprzowo, farsz wieprzowo-wołowy w proporcji pół na pół. Cebula, czosnek. Do tego tak, surowe, dodajemy pokrojone. Cebula, czosnek. I oczywiście dużą ilość rosołu. Mięso bardzo wilgotne. Mięso wilgotne, soczyste. Rozkładamy tak na płasko, żeby nam się dobrze później to mięsko usmażyło. Składamy półksiężyc i zlepiamy. Zlepiamy, ściskamy mocno, żeby pierożek nam się nie rozleciał podczas smażenia. Później pierożek dociskamy jeszcze widelcem. Dzięki temu zyska on ładny wzór. A oprócz tego będzie nas chronił przed rozpadnięciem. Potrawa z za wschodniej granicy. Tak, to jest dokładnie przepis z Ukrainy, z Białorusi, przepraszam. Z Białorusi. I następnie kładziemy pierożki na rozgrzany tłuszcz. I jak długo smażymy? Smażymy około 8 minut, czyli 4 minuty z jednej strony, 4 minuty z drugiej strony. Ja dodatkowo jeszcze sprawdzam temperaturę pierożka w środku. Jeżeli ktoś ma termometr, to dobrze by było, gdyby pierożek miał 80 stopni Celsjusza w środku. Wtedy mamy pewność, że jest usmażony. Czebureki podajemy z sosem chrzanowym.